31 września. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu dla wszystkich uczniów, nauczycieli, ale też dla rodziców, którzy po raz pierwszy będą prowadzić swoje dzieci do szkoły. Wszystko to niestety w tym roku dzieje się w cieniu koronawirusa, dlatego chcemy życzyć Wam Bożej ochrony, Bożego prowadzenia, mądrości we wszelkiego rodzaju wyborach, a przede wszystkim Bożego pokoju. Niech On towarzyszy Wam każdego dnia, w każdym miejscu, gdzie będziecie. Ale pamiętajcie, że w tej drodze mądrości, którą zdobywacie w szkole, jest również mądrość, która nie jest zawarta tylko i wyłącznie w podręcznikach szkolnych. Mamy mądrość Bożego Słowa. Dlatego rozpoczynając rok szkolny, może warto też zadać sobie pytanie o to, czy nie wrócić do studium Bożego Słowa, a może dla niektórych by po prostu rozpocząć studiowanie Bożego Słowa, by zaznajomiać się z Bożą mądrością, która chce nas prowadzić każdego dnia. Bo pamiętajmy, że Bóg jest ciągle obok nas i każdego dnia daje nam swoje Słowo, byśmy mogli mądrze wybierać, mądrze decydować, podejmować mądre i trafne decyzje. A Boże Słowo, które wyznaczone jest na dzisiejszy dzień i które znajdujemy w książeczce z Biblią na co dzień, pamiętajcie, że możecie również stosować aplikację, którą możecie zainstalować na swoim smartfonie. To Boże Słowo czytamy najpierw z Księgi proroka Izajasza. Stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, które załopocze jako sztandar ludów. Zaś słowo z Ewangelii Marka czytamy w 1 rozdziale w 10 i 11 wierszu. Zaraz, kiedy Jezus wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Drodzy, chrzest jest początkiem. To właśnie od chrztu zaczyna się działalność Jezusa Chrystusa. To właśnie w chrzcie zaczęło się moje życie, Twoje życie, życie wielu nas. Zaczęło się życie z Bogiem, kiedy zostaliśmy przez Boga na nowo narodzeni, kiedy otrzymaliśmy Ducha Świętego. I życzę Wam, żeby ten 1 września był dla Was wszystkim takim dniem błogosławionym. Byście korzystali z tego Bożego Słowa, znajdując w tym Bożym Słowie mądrość. Byście nie musieli jak narody szukać, bo przecież Bóg już nas znalazł. Byśmy nie musieli chodzić po ziemi szukając mądrości, szukając Wybawiciela, bo Jego Słowo jest tuż obok nas, jest przy nas każdego dnia. Byśmy mogli z Niego czerpać i kroczyć przez ten świat. Życzę Wam dużo Bożego pokoju, a przede wszystkim, byście w Bożym Słowie znaleźli mądrość na każdy dzień swojego życia. Amen. Zostańcie z Bogiem.